W dzisiejszym odcinku Metamorfoza Gimpera przeszczepimy dla niego włosy Lewandowskiego, Wojewódzkiego, Mateusza z Fit Lovers, Stew i Multiego. A co? Zapraszam. W jednym z postów, który pojawił się u Gimpera na tablicy, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, napisał, że jeżeli będzie 50 tysięcy łapek w górę, to wtedy będzie zapuszczał włosy. Więc pomyślałem, że może fajnie by było nagrać taki odcinek, gdzie moglibyśmy pokazać, jak Gimper wyglądałby we włosach różnych osób. Dlatego wybrałem 5 osób, żeby były mniej więcej zróżnicowane włosy, tak abyśmy mogli właśnie przeszczepić do tego zdjęcia, które tutaj widzicie, włosy. Po prostu. Wykorzystamy włosy Lewandowskiego, Wojewódzkiego, Stew, Mateusza z Fit Lovers i Multiego. Na samym początku wytniemy postać Gimpera, powiększymy cały obszar tak, aby wygodniej było nam nakładać włosy. Jak widzicie, podstawę mamy gotową, teraz przechodzimy do pierwszego zdjęcia, czyli do zdjęcia Roberta Lewandowskiego i spróbujemy właśnie przeszczepić dla Tomasza jego włosy. Staramy się rozciągnąć mniej więcej całe zdjęcie, tak żeby dopasować na samym początku jego oczy. Oczywiście niestety zdjęcia różnią się jakością, co niestety będzie dosyć mocno widoczne, ale mniej więcej staramy się wstawić oczy Roberta, delikatnie przekrzywić, tak aby trafiły na oczy. Teraz dzięki masce staramy się wymazać twarz Roberta, a zostawić tylko i wyłącznie jego włosy w ten oto sposób. Aby dobrze wyciąć Roberta włosy, zaznaczmy je szybkim zaznaczaniem. Wytnijmy troszeczkę u góry, zlikwidujmy całą skórę tutaj Roberta i zaraz będziemy próbowali dostawić dla Tomka bardziej dokładnie włosy. Teraz wypaczaniem ustawmy tak, żeby one się dosyć dobrze dopasowały. I tak właśnie wyglądałby Gimper z włosami Roberta Lewandowskiego. No niestety, tak jak widzicie, dosyć mocno różni się jakość włosów Roberta, przez to, że jakość zdjęcia była troszeczkę słabsza, ze zdjęciem Gimpera. Przejdźmy teraz do następnego zdjęcia, czyli zdjęcia Wojewódzkiego. Tomek ma swój program Lekko Nie Będzie, więc taki, powiedzmy, nasz internetowy Kuba Wojewódzki. Tutaj ta sama technika, czyli staramy się dopasować oczy Kuby Wojewódzkiego do oczu Gimpera. Ok. Teraz robimy to troszeczkę inną techniką. Staramy się zaznaczyć szybkim zaznaczaniem włosy Wojewódzkiego. Przechodzimy do maski. Nawet zobaczcie, delikatnie pasuje. Dobra, przejdźmy teraz do maski, zaznacz i maskuj. I staramy się tutaj... O, nie to wziąłem. I staramy się teraz usunąć te włosy. Raczej tło z włosów, tak żeby w miarę dobrze się wpasowało i żeby jednak jak najwięcej tych szczegółów z włosów zostało. Teraz możemy przejść do usuwania twarzy Wojewódzkiego. Przechodzimy do maski. I zostawiamy twarz tutaj. A tak, moi drodzy, wyglądałby mniej więcej Gimper z włosami Kuby Wojewódzkiego. Czy mu pasują, czy nie, no to to już zostawiam dla was w komentarzu. Przejdźmy do kolejnej osoby, a kolejna osoba to Stew. Tu niestety też mamy sytuację taką, że mamy dosyć słabej jakości zdjęcie, a ja musiałem poszukiwać takich zdjęć, żeby były mniej więcej z przodu profilu delikatnie w jedną lub w drugą stronę troszeczkę przesunięte. Wycinamy Stew. Tutaj usuwamy włosy. No, niezbyt dobrze udało nam się to wyciąć, no ale spróbujemy w takim razie usunąć twarz. Zobaczymy, czy trochę coś to da. Jakość pozostawia troszeczkę do życzenia, ale mniej więcej możecie zobaczyć, jakby Gimper wyglądał z włosami, gdyby właśnie posiadał stylizację Stew. Przejdźmy teraz do takiego troszeczkę bardziej trudniejszego zadania, czyli włosy Mateusza, które przekleimy dla Gimpera. Tutaj postaramy się samym maskowaniem usunąć twarz Mateusza, tak żeby zostały same jego włosy, ponieważ troszeczkę ciężko było mi tutaj to nałożyć.
No tu powiedziałbym, że trochę nam nie wyszło, jakby ten przeszczep nam trochę nie wyszedł. No ale mamy jeszcze szansę, kolejna próba z dreadami, tym razem Multiego. Przełożymy włosy, przyszczepimy włosy Multiego na głowę Gimpera. I moi drodzy, tak mniej więcej wyglądałby Gimper z włosami Multiego. Jest tutaj sporo niedoskonałości, ale chciałem wam to pokazać bardziej w formie eksperymentu, żebyście zobaczyli, że w kilku prostych krokach można zrobić ciekawą fotomanipulację, używając na przykład tylko i wyłącznie włosów innej osoby. Jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, kogo następnego moglibyśmy przerobić i jak. Czekam na wasze pomysły. Pamiętajcie również o dzwoneczko, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Na razie, trzymajcie się, cześć!